Cześć, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z garażu, tak jak zawsze, o tej porze. Jak widzicie, mamy tutaj silnik 110 z rozrusznikiem. Stan taki, jak wygląda, nie jest najlepszy, ale do odratowania. Więc cudów nie ma. Na samym początku może Wam pokażę. O, tłoka jest bardzo ładny. Praktycznie jest w nim dziura. Nie wiem, kto tak go sklepał, ale śmiesznie to wygląda. Następne, co jest uszkodzone, to pęknięty jest karter środkowy, czyli właśnie ten od rozrusznika, i on tutaj na uchwycie jest pęknięty, tutaj gdzie pokazuje śrubokrętem, tu i tutaj cały jest popękany. W tym filmie, co zrobię, to ściągnę cylinder tłoka, sprzęgło i rozkręcimy kartery na pół, żeby zobaczyć, jaki jest stan. Karter na pewno będzie do wymiany, ten co jest pęknięty. I tutaj, żeby nie przedłużać, to zabieramy się do roboty. Ok, w miarę możliwości będę się starał tak, żeby to było widać wszystko. Nie wiem, czy to wyjdzie, bo różny może być kąt nachylenia kamery, więc różnie to bywa. Mam nadzieję, że to będzie wszystko widać, co robię. Odkręcamy sobie cylinder, rolkę napinacza. Próbujemy ściągać cylinder. W najlepszym stanie to nie będzie, więc nie spodziewajcie się cudów. Cylinder tak wygląda. Tłok nie lepiej. Bez młota to nie robota. Dobra, mamy wyciągnięty tłok. Tak, tu widać, tak może pokażę. Praktycznie jest dziura w tłoku. Tak, dziura na wylot jest. Poświecimy fleszem. I teraz to fajnie widać. Tłok oczywiście na złom. A my co? Rozbieramy sprzęgło i kartery na pół. No co, odkręcamy śruby złączenia karterów i ściągamy tutaj boczny karter. O, proszę, co tu się wyrabia? Nie, to trzeba uwiecznić. Jak to tak bez uwiecznienia? To będzie na fanpage'a od razu zdjęcie. Fajnie, dziura w karterze, spoko. Przekrój poprzeczny silnika na wylot. Na żywo normalnie na kamerze macie. Chwila prawdy. I ściągamy. Ja pierdolę. Co to kurwa jest? Całkiem inny wałek od kopki. W ogóle jakiś inny. Tu kurwa jakieś podkładki grube na tej skrzyni. Chuj wie co to jest. To się dosztukuje, na kropelce przyklei.
że ja muszę obstawić zasady działania tego kopnika. Z tego co się orientuję, to musi wejść tutaj. Jak to się fajnie to odbija. Dobra, to wiem jak działa już. Magneta nie będę ściągał w tym filmie, bo nie ma sensu. W tym filmie to będzie tyle. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapę w górę. Zasubskrybujcie kanał oczywiście. Zapraszam na Facebooka, Instagrama. To mnie zdziwiło, że to jest spoko, fajne. No ale to już ciul. Ta wygląda, wał jest dobry i reszta jest ok, tylko karter jest do wymiany, więc tak to wygląda. Dobra, ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.